Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii LEGO Jurassic World na tym kanale. Dzisiaj lecimy z kolejną misją. Widmowe monety już nas do niej prowadzą, czy możemy pojechać samochodem? Oczywiście, że możemy, na pewno będzie nam w ten sposób prościej, chyba nawet nie muszę kierować, bo to są te samochody, które jadą po szynie. Ja po prostu trzymam klawisz jazdy do przodu i jedziemy. A, chwila, minęliśmy się z celem. Mamy wejść tutaj. I czy coś mamy tym razem też zrobić przed misją? Aha, no tak, musimy coś tam zrobić, temu panu pomóc. Aha, dobra, to trzeba przeciąć, żeby spadł. Świetnie. Nie wiem, czy to było koniecznie potrzebne do tego, abyśmy wykonali misję, chyba. Chyba niekoniecznie. Albo tak było potrzebne. No to mamy tutaj zbudować taki jakiś panel, w którym jeszcze do końca nie wiem, co będę robił, bo nie słuchałem tego gościa. Aha, dobra, ogarniam. Tutaj możemy sobie zrespić dinozaura. Biegniemy rozwalić tą ściankę. Trzeba to było zrobić tak, dokładnie. Okej. Są to takie dinozezaury, co nie pamiętam jak się nazywały, ale to były to takie co pluły tym takim jakimś kwasem. Ło, zabiły mi do nożeżaura. Jeszcze jeden się dostał. Okej. I po niedobrych dinozaurach. Uratowaliśmy chyba kolejnego pracownika właśnie. Dobra, teraz już chyba musimy tylko iść na górę. Ale nie dostaliśmy kolejnego złotego klocka. Myślałem, że dzisiaj się tak wzbogacimy. Ale niekoniecznie. Dobra, jesteśmy dalej. Czy teraz możemy się... Okej, mamy się wrócić tutaj. Trzeba oczyścić tę drogę. Super, ale jak? Okej, potrzebny nam jest tutaj dr Grant ze swoją magiczną łopatką. Budujemy młot pneumatyczny. I... Aha, dobra, on się tym musi zająć. Ja mu tam miałem tylko wykopać z podziemi i zbudować. I dalej będziemy mogli pojechać naszymi samochodzikami. Fantastycznie. Tak więc chodźmy do samochodziku. I jedźmy po prostu dalej. Czy pan tutaj do mnie wskakuje? Tak, wskakuje, tak więc jedźmy dalej. To jest ciekawy właśnie element, że pomiędzy każdymi misjami wyskakuje i tak coś dodatkowego do zrobienia. Okej, jedziemy dalej. Okej, tutaj już się zaczyna następny poziom. Poczekajmy, aż się załaduje. Mogę sobie tutaj oglądać za ten czas taki mini zestawik. Sobie nim kręcę w tym momencie. Oglądajmy. Finished debugging the phones, but the systems gonna be compiling for 18 to 20 minutes, so some of the minor systems, they might go on and off for a while. Anybody want a soda or something? Oh, fences are failing all over the park. Security systems are shutting down. Phones are out too. Access main program grid. You didn't say the magic word. Please. I wonder if perhaps you would be good enough to direct my attention. Shall we? I'm going with him. Hey, what did I touch? You didn't touch anything. We stopped. You feel that? I tutaj zacznie się akcja. Hmm.
he's gone. When you gotta go, you gotta go. Kiedy nieprzyjemny dinozaur będzie chciał nas zjeść. Okej, tutaj był taki element w filmie, że Alan Grant wyjął flarę i rzucił ją, a tyranozaur pobiegł za nią niczym piesek za patyczkiem. Natomiast tutaj chyba będziemy mieć to nieco bardziej rozbudowane. Nie możemy też, jak widzę, za blisko do niego podejść. On tam próbuje się dogrzebać do dzieciaków, które wytknęły po prostu. O nie, tutaj potrzebny nam jest pan Robert, natomiast pana Roberta tutaj z nami niestety nie ma. A co mamy zrobić, no? W takim wypadku, w którym nie wiem co mam zrobić, zazwyczaj po prostu wszystko rozwalam, bo to najczęściej jest rozwiązaniem takiej sytuacji. No ale tutaj raczej nic nie... No jesteś, ale to jest element gry swobodnej. Tego doktorem Grantem nie zrobimy. Okej, tutaj coś mamy. Możemy porozcinać roślinki. I mamy tutaj coś, cokolwiek to jest. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś jakby aha, dobra, to jest pokrętło. Aha, okej. Co my teraz konkretnie zrobiliśmy? Chyba odkręciliśmy ten... właśnie... przepływ wody. Dostajemy w tym momencie możliwość zbudowania czegoś tych klocków. Czy będzie pułapka na tego dinozaura? Czy my będziemy łapać w to jego ogon? A nie, to jest... to jest grajka! Nie, to jednak będzie przynęta. Przynajmniej takie mam wrażenie. Zabawka. Tak też mówię. Tutaj już widzę, musimy coś wykopać z podziemi. Więc kopmy naszą łopatką. Cóż to będzie? Będziemy podnosić samochód, aby wydostać dzieciaki. Dobra, teraz trzeba jej pomóc. Nie mam pojęcia, jak te dzieciaki się nazywały, więc nie będę mówić po imieniu. Okej, jedna została uratowana. Lex O'Murphy, o Jezus Maria. Dziwne imię masz. Fajnie mi, no to nie to, że dziwne tylko. Rzadko się takie słyszy, przynajmniej u nas. Młody, ale ty tam dalej jesteś w środku, jak ja mam to stamtąd wyjąć? Może wsiąknę po prostu do samochodu. Niektóre postacie, jak na przykład ona, potrafią krzyczeć po przytrzymaniu B, co pozwala im na niszczenie szklanych Lego, a ja nie mogę. I to jest najlepsze, że ten krzyk też jest po prostu żywcem z filmu i wklejony do gry. Włączyliśmy alarm. Tyranozaur się tutaj zainteresował tym. A i teraz jest ten element z tymi flarami. Dobrze, i my teraz będziemy próbowali pomóc jeszcze chłopczykowi, co też nie wiem jak się nazywa, więc będę mówić po prostu, że to chłopiec.
A ty masz to trzymać czy ciągnąć, bo nie wiem. Trzymać chyba. Okej, okay, też żeśmy się obrócili, niech mocno jest trzeba. Trzeba to naciskać, tak. Trzeba to naciskać. I zaczepić o drugi samochód. I wrócić do tego samochodu chyba. A nie, jeszcze widzę. Wyciągamy go z błota i spod samochodu. Muszę sobie odpalić po prostu te nazwiska wszystkie. To nie nazwiska, tylko imiona i się ich spróbować mniej więcej nauczyć, bo ciężko mi jest nazwać którąś postać. I tutaj jest problem z wydostaniem się z samochodu. Jak mnie to bawi po prostu, że ten krzyk jest tak żywcem wyjęty. To jest takie... wyjęty z filmu. Bawi mnie to strasznie. Okej, czy będziemy mieli teraz taki element? Nie będziemy mieli. Nieważne. Tak, i teraz trzeba... Team, dobra, Team, będę wiedział. Teraz trzeba Teama ściągnąć z drzewa. O matko. O Boże. Dobra, w filmie to było o wiele prostsze. Ty, bije mnie ten mały dinozaur. Już na start widzę, że... No to jest chyba punkt kontrolny, ale na razie to zostawię, bo widzę, że potrzebne. Wykopię to tutaj. I dostaję po raz kolejny pokrętło, które mogę wykorzystać. Tam była taka maszynka. Okej, chyba wypłyną mi wtedy kości. Dr. Grant mógł z kości budować, jak pamiętam z pierwszego odcinka. Prawdopodobnie... I po prostu dzięki nim zbudujemy sobie wejście na górę. W każdej możliwej wersji. By używać katapult Lego potrzebujesz dwóch postaci. Czekaj, nie przeczytałem tego do końca, co robisz. Przyjmij pozycję i naciśnij B, następnie Y, a potem A, by aktywować katapultę za pomocą. Co? Czy ja mam iść? A nie, dobra. Aha! Że w ten sposób. Zwinne postacie potrafią wykorzystywać bla bla bla. Wiem co to jest, od kiedy ona jest zwinna. Okej. Okay. Cele Lego można trafiać bronią zasięgową, taką jak... Czy to jest piłka do baseballa? Nieważne, którą nosi na przykład Lex, tak? Dobra, Murphy. Czekaj, jak się wyciągało? Nie drzej mi się tu teraz. W ten sposób, dobra. I czy jest nam potrzebny Dr. Grant? A jak Dr. Grant ma się tutaj dostać? My mu zbudujemy drabinę na tych pnączach. Fantastycznie. Dr. Grant dostanie się na górę i przetnie roślinki. Będziemy mieli wtedy lianę. Lianę, na której można się rozbujać niczym Indiana Jones i przeskoczyć na następną. O, szybko poszło. Ale my tutaj potrzebujemy jej. O, Alan, coś ty zrobił.
Jakbyś, Alan, łaskawie przestał łazić po tej linii, to by było super. Bo ona przez to nie może tam przeskoczyć. To akurat poleciało teraz bardzo szybko. Rzucamy i mamy przejście w drugą stronę. To jest bezpieczne. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Naprawdę powiem wam szczerze, że kiedy oglądałem ten film, to zastanawiałem się, z czego oni tak naprawdę tutaj chcą robić poziom, bo tam nie ma tak naprawdę takich dużych, dużej ilości elementów, z których można poziom zrobić, ale widzę, sprytnie sobie radzą, na przykład tak rozbudować wspinaczkę na drzewo, no powiem, nie pomyślałbym o tym, że aż tak będzie to wyglądać. Ale cały czas jestem po prostu ciekaw tego, co nas w następnych poziomach, następnych etapach, jak zwał, to czeka, bo naprawdę mi się podoba sposób, w jaki ta gra jest zrobiona. Cały czas mnie pozytywnie zaskakuje. A ty też możesz, po tym możesz chodzić? Nie możesz. Aha, wiem, bo tam była tarcza u góry. I naprawdę przyjemnie mi się w tą grę gra. Dobrze, teraz potrzebna jest starsza siostra Tima, żeby się wydarła. Ten krzyk jest po prostu piękny. Jeszcze to jest wszystko przy okazji zrobione przy tym humorze Gierlego. I naprawdę wychodzi to fantastycznie. Genialne. I teraz przyjeżdżają nas szukać. A nas nie ma. Jak on się nazywa właśnie? No powiedz coś, chłopie. Malcolm. Uciekałem przed tyranozaurem, czy będzie pokazany. Tak, dobra, jestem w stanie tutaj kierować. Świetnie. Postarajmy się mu tutaj uciec w jakiś sposób. No jest dosyć szybki, ale my póki co jesteśmy szybsi. Wtedy się zastanawiam, bo tutaj zazwyczaj w takich etapach uciekania po prostu pojawiały się mini zestawy na drodze i ciekawi mnie, czy uda mi się w niego trafić i czy on w ogóle tutaj będzie. Ale powiem naprawdę, no nie, nie będzie. Albo będzie. Ale powiem naprawdę, fajnie jest to wszystko zrobione, dynamicznie cały czas. Coś się dzieje. To był najdłuższy ryk, jaki w życiu słyszałem. No dobra, może poza krzykiem tej laski, którą mieliśmy już okazję przed chwilą zagrać. O nie, dogania nas. To mi się nie podoba. Dobra, już nas nie dogania.
Remind me to thank John for a lovely weekend. We will never find the commander meant for you. He's covered his tracks far too well. Can't say the magic word. Please! Shutting down the entire system. The only way to wipe out everything that he did. Can you please shut down the system? It's okay. Look, see that? It's on. It worked. The shutdown tripped the circuit breakers. 3 minutes, I can have the power back on in the entire park. Just to be safe, I want everybody in the emergency bunker until Mr. Arnold returns and the whole system's up and running again. Having Ned to do was a mistake. Should have been there by now. I utknęło. I co teraz? Oh, nice boy. What do you want? What do you want? You want food? Widzę ten dinozaur, który pluje kwasem po oczach. Tam nie kwasem, tylko czym tam. No nie, no to jest okropne. Okej, okay, myślałem, że to będzie w miarę możliwości jakoś po prostu przedstawione w poziomie ta sytuacja. Ale było to po prostu zakończenie w cutscence. Niech będzie, nie jest źle. Teraz nie pominę postaci. My go jeszcze nie dostaliśmy. W zeszłym odcinku pominąłem postaci, chociaż chciałem tego nie zrobić. A przez przypadek nacisnąłem o jedno za wiele. Bursztynka chyba nie zdobyłem. Więc następnego dinozaura nie ma. Dokładnie. Czy będzie jeszcze jakaś cutscenka? Bo czasem się zdarzają po zakończeniu poziomu. Ale tutaj się nie zdarzyła, dlatego ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.